piosenki potrzebne do danego, pod dany temat, jaki był potrzebny, nie? Pasjonatka po prostu. Przede wszystkim mówiła bary układać. Trzeba powiedzieć, że po pani Jeżyniakowej jeszcze była kierowniczką pani Janina Dykci. Było na 14 kobiet, 6 mężczyzn. Wszystkie ludowe utwory, które są w naszym repertuarze, to te lubimy śpiewać. Najstarsze, które mogą mieć nawet po 200 lat. Najbardziej cenne. Te są najbardziej cenne. To się zgadza, no, nagoda Grówna. Dyplom i właśnie to. Dlatego to jest to. Te dwie rzeczy to są z Rzeszowa. Najważniejsze. Kolbert. Tu jest. A Oskar, nagroda Oskara. Ukoronowanie całego. Naszego dobrobytku, nie? Podsumowanie. To był Oskar właśnie. To jest już przyznany przez ministra kultury. To jest następne drugie trofeum, też ważne. Przede wszystkim. Nie ma. Nie ma autora, bo to jest taki, wiesz... Przekazanie. No, gdzieś tam się coś śpiewał, ktoś usłyszał. Śpiewane gwarą, taka jak na tym terenie jest. Przeważnie ludzie starzy kiedyś śpiewali o miłości. Kasiu, Jasiu, kiedy przyjedzie. No, to są takie tematyki, później obrzędowe. Wesela różne, balady, co się działo na tym terenie. Wazenkowe też były. To są rzeczy, które nie są pisane, tylko są przekazywane. Goście, no myśmy, no bardzo nie, nie dużo wiesz, śpiewali. A teraz nie ma. Tak. Słuchaj, po tym czasie kubki siada młoda, pod kubką się usiadło i się śpiewało, nie? Czyli pamiętacie, to na tej drugiej sali, jak zabawa była, jak orkiestra skończyła, dziewczyny siadały pod ścianami, a chłopaki na środku i cały czas śpiewanie było. Dopóki orkiestra nie zaczęła grać. Kurdy, Jasio, pojedziesz, czy poza...
Grupka, pośpiewali sobie na tym, a teraz chci usłyszeć na wsi, żeby to zaśpiewa. Pokazywać to. Wciągać młodych, ale młodzi nie chcą. No nie chcą, niestety. Ale nie będzie. Młodzi się wstydzą rodowizny. Młodzież się chce uczyć tańca nowoczesnego, a nie ludowego. To trzeba powiedzieć. Bo doma się nie rozeszły, bo no, żal tych stroi. Naprawdę żal stroi. Jest bardzo bogata właśnie stroi. Żal stroi, bo tyle jest stroi w tej chwili pięknych i można by to naprawdę... Gdzieśmy się pojawili. Jesteśmy pięknie odbierani, bo w ogóle mamy stroje. Byliśmy w Kazimierzu nad Wisłą, to każdy zdjęcia chciał robić, żeby tak, tylko w Rzeszowie. Bo takie tak, piękne hawki. Skodnia z tego ściana ma bardzo ubogą gi po prostu mają ze stroje, nie? My mamy piękne. My mamy piękne stroje. Nie zapomnę, jak my byli w Rzeszowie, wyszli z kościoła, z uszy. Takie babcinki podeszły, a probosinki skąd są? To panowie, jak księża. Thank you.
to nie zaginęło, bo to jest w tej chwili... Cena, to jest majątek. To jest tak duży majątek, że może się szkoda. Jedna młodzież obudzi się kiedyś i żeby to po prostu, żeby tego nie zaniechać. Lubić trzeba śpiewać. I chcieć.